Suwałki otrzymały rekordowe dofinansowanie na budowę dróg z regionalnego programu operacyjnego naszego województwa. Mowa o kwocie ponad 59 milionów złotych. Taka dotacja tej wielkości nigdy do Suwałk nie trafiła. Porównuję to do budowy akwaparku, do budowy SOK-u, do budowy stadionu piłkarskiego. To wszystkie te trzy inwestycje razem wzięte w porównaniu do tych 59 milionów pochłonęły środków zewnętrznych mniej niż teraz przebudowa tego układu drogowego. Dzięki tym pieniądzom zrealizowane zostaną trzy inwestycje. Przebudowa ulicy Sejneńskiej i budowa zupełnie nowych dróg. Przebicia ulicy Sejneńskiej do ulicy Utrata z nowym mostem i tunelem pod torami. Przebicie ulicy Leśnej do ulicy Utrata oraz budowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ulicy Płaskiego do ulicy Północnej. To są takie istotne zadania, które usprawnią ruch drogowy w naszym mieście. Na pewno one przyczyni się do tego, że centrum miasta będzie mniej zakorkowane. Wszystkie wymienione inwestycje złożą się na tak zwaną trasę wschodnią, która będzie pozwalała na objazd miasta. Na północy Suwałk wybudowana zostanie nieutwardzona do tej pory droga łącząca ulicę Północną z ulicą Płaskiego. Efektem powstania tego łącznika będzie rozładowanie ruchu na skrzyżowaniu ulic Utrata, Kolejowa i Dwernickiego. Na tym odcinku powstaną też dwa ronda. Jedno na ulicy Północnej, kolejne na skrzyżowaniu z ulicą Wyszyńskiego. Następna inwestycja dotyczy ulicy Sejneńskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do granic administracyjnych miasta. Na wysokości ulicy Przemysłowej też powstanie rondo. Poza tym jeden ze zjazdów z ronda połączy nowym odcinkiem drogi ulicę Sejneńską z ulicą Utrata. Na tej ulicy powstanie też most na Czarnej Hańczy i tunel pod linią kolejową. Przebicie do ulicy Utrata także rondem nastąpi za osiedlem Polna. Ostatnia inwestycja to rondo pomiędzy jednostką wojskową a aresztem śledczym i nowy odcinek drogi do ulicy Leśnej i dalej do Raczkowskiej. Dzięki dofinansowaniu wszystkie prace ruszą jeszcze w tym miesiącu. W oczekiwaniu na wsparcie finansowe miasto wyłoniło bowiem wykonawców robót. Inwestycje zostaną oddane do użytku jesienią 2018 roku. W związku z budową wystąpią utrudnienia dla kierowców. Największym utrudnieniem będzie przejazd ulicą Sejneńską, bo ona jest już w tej chwili dość mocno zakorkowana. W szczególności widzimy, co się dzieje, jeżeli przejazd kolejowy jest zamykany. No ale mam nadzieję, że wykonawca, a tutaj jest Oleckowskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, no, podoła temu wyzwaniu. Oddanie do użytku inwestycji po wschodniej stronie miasta zbiegnie się prawdopodobnie z zakończeniem prac przy obwodnicy miasta po zachodniej stronie. Dzięki tym przedsięwzięciom całkowicie zmieni się sytuacja drogowa w Suwałkach. Wszystkiego dopełni jeszcze jedna inwestycja. Mowa o nowej ulicy, która powstanie za osiedlem Polna. Poprowadzona prosto ulica Sportowa połączy się na rondzie z ulicą Utrata. To sprawi, że lepiej i wygodniej skomunikowana będzie też południowa część miasta. Także tych zadań do realizacji mamy bardzo wiele. Firmy są wyłonione. W przyszłym tygodniu podpisuję umowy z firmami. Szacunkowa wartość wszystkich trzech inwestycji drogowych to prawie 79 milionów złotych. Wkład Unii Europejskiej to ponad 59 milionów złotych, a wkład własny miasta ponad 19 milionów. Koncepcję, harmonogram realizacji i kosztorys dotyczący możliwości odprowadzania nadmiaru wody deszczowej z osiedli w Suwałkach opracowują pracownicy przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. To pokłosie reakcji władz miasta na szkody po gwałtownych ulewach, które przeszły nad Suwałkami w lipcu. Nawałnice spowodowały wiele podtopień ulic, budynków i samochodów, zwłaszcza w południowej części miasta. Miasto zareagowało na sytuację w trybie pilnym. Koncepcja odprowadzenia nadmiaru wody deszczowej ma powstać do 11 sierpnia. Te sytuacje, które miały miejsce właśnie w ostatnim czasie, były spowodowane jakby ulewnymi deszczami, które jakby masa wody była ponadnormatywna i kanalizacja deszczowa nie była w stanie jej odebrać natychmiast i odprowadzić w kierunku rzeki. Jak deklarują pracownicy PEWiK-u, cały miejski system odprowadzania wód opadowych jest drożny, sukcesywnie czyszczony i przeglądany. W Suwałkach mamy jednak coraz więcej utwardzonych powierzchni. W południowej i zachodniej części miasta tylko w ciągu ostatnich 5 lat przebudowano lub utwardzono praktycznie wszystkie ulice na osiedlu Hańcza oraz Zielona Górka.
I to właśnie tam sytuacja po gwałtownych lipcowych ulewach była najtrudniejsza. Cała woda deszczowa z tych osiedli odprowadzana jest tylko dwoma wylotami. Przy dużych opadach kanalizacja nie jest w stanie odprowadzić deszczówki do rzeki. Sytuację komplikuje fakt, że poziom wody w Czarnej Hańczy w tej chwili jest dość wysoki i niektóre wloty są całkowicie pod wodą, co utrudnia przepływ. Dlatego trwają rozmowy na temat alternatywnych wariantów odprowadzania deszczówki, aby przy kolejnych ulewach nie doszło do podtopień. Rozmawialiśmy tutaj z PWiK-iem na temat możliwości zrobienia kanałów przelewowych, takich, które jakby na wypadki właśnie takie dramatyczne, które umożliwiały przelew wody bezpośrednio i odprowadzenie deszczówki bezpośrednio również do zalewu. Spróbujemy wyznaczyć również tereny zalewowe, które na taki krótki czas umożliwią odprowadzenie wody na tereny zieleni. PWiK ma też opracowaną dokumentację budowy zbiornika retencyjnego. Koszt budowy tej inwestycji to 11 milionów złotych.